Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, tutaj Ereczek i witam was w takim innym filmiku, gdyż dzisiaj chciałem wam pokazać taki powrót do szkoły Back to School z przedmiotów, które sobie zakupiłem ostatnio. Nie jest tak strasznie dużo, może z 5 rzeczy jakichś różnych, więc dużo tego nie ma, a stwierdziłem, że może coś takiego nagram, może wam się spodoba to. Za rok, właśnie nie wiem, będzie za rok, bo za rok kończę szkołę, więc zobaczymy, jak to byłoby za rok, ale co, zapraszamy do oglądania. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, którą sobie kupiłem, są to takie trzy koszyki. Czerwony, niebieski i zielony. Słuchajcie, te koszyki mi się przydadzą do szuflady, żeby tam porządek zrobić i się tam jakoś zorganizować. W tym koszyku... Aha, i koszyk był za złotówkę w Auchanie. Poszło Auchan. Różnie ludzie to wymawiają. A tu ma w środku długopisy. Słuchajcie, mam 5 niebieskich długopisów. 5 niebieskich. 3 czarne i 2 zielone. Czemu ten nie jest zamknięty? Tu. Ten czerwony to tak wpadł to powpadł. Słuchajcie, te wszystkie długopisy kupiłem za złotówkę, więc kupiłem 10 sztuk, czyli wydałem 10 zł na tyle długopisów. Więc myślę, że to nawet jest dobra cena. 20 groszy za jedną sztukę. I nawet dość ładnie piszą, więc... A ja jestem zazwyczaj wybredny. Więc... Super. Przechodząc dalej, mam... kolorowe cienkopisy. Nie wiem, czy będę używał tylko właśnie kolorowe cienkopisy, czy kolorowe długopisy, bo ja używałam kolorowych długopisów. Ostatnio się nawet przyniosłam na kredki, żeby kredkami podkreślić i tak dalej. No zobaczymy jeszcze. Będzie te kolorowe cienkopisy. Będą należały do czegoś innego, do czegoś, co pokażę wam za chwilkę. I kolorowe cienkopisy kupiłem za... nawet dość tanie, bo to było 2,50 w Auchanie też. Te długopisy też były w Auchanie, w Osho. I ołówki, które znalazłem gdzieś w szufladzie. Te stwierdziłem, że mogę je pokazać. To są zwykłe ołówki, jakaś fabryka sztuki. Co? Jeszcze pod okupacją hitlerowską. Nie wiem, czy jakoś złapało, bo nie widzę tego. Wow. I tu jest jeden zwykły długopis, pub Starogard, czyli powiatowy urząd pracy. Do tego mam zeszyt z Oxforda. Wszystkie zeszyty to mam praktycznie z Oxforda, więc Oxford jest mi bliższy, ono ma grube kartki, wygodnie się w nim pisze i tak dalej, więc mi się to podoba. No tym razem jeden zeszyt, gdyż te przedmioty, które kontynuuję teraz, po prostu stwierdziłem, że nie będę kupował nowych. Tylko po prostu z zeszłego roku sobie je użyję i są. Więc za 10 zł byłoby... czym? W Tesco. Do tego wszystkiego mam jeszcze blok do pisania A4, taki duży. Myślę, że będzie należał mi do referatów, do prasówek, na WOS i do rzeczy, której zaraz wam powiem. Ona była chyba za 10 zł w Carrefourze. I właśnie to chciałam opowiedzieć, czyli do... samodzielnej nauki przedmiotów maturalnych, których nie mam w tym roku, bo jak są w szkole zawodowej, jak tu... co ja robię z tą maturą w ogóle, co ja wymyślam? Tak, za 2, 3, 4 lata, nie wiadomo kiedy pójdę do zaocznej szkoły, żeby zdać maturę, to stwierdziłem, że już sobie na zaś kupię i zacznę sobie ćwiczyć. Między innymi geografia, rozszerzenie repetytorium maturalne, gdyż mam zamiar zdawać rozszerzoną geografię z wydawnictwa PSIP. Zdasz to. Słuchajcie, ją kupiłem za 80 zł w Empiku, z tego co dobrze pamiętam. Po tym miesiącu już nie była promocja, tam chyba 50 taniej, ale to tam nieważne. To właśnie, że dawno już to kupiłem, ale miałem zamiar wam pokazać, więc mam. I drugą rzecz, czyli język, który chciałbym pisać jako... no jak i na maturze, bo ani angielski, ani niemiecki. Tylko właśnie chciałem język rosyjski, gdyż zainspirowałem się nauką języka rosyjskiego w zasięciu szkoły zawodowej, więc chciałbym go kontynuować dalej. Mam język rosyjski. Słuchajcie, on jest dobry, tylko brakuje mi w nim właśnie gramatyki. Gramatyka już mi moja nauczycielka zdrukowała, miałam taką sztopelkę, więc fajnie, że podzieliła się tym. Słuchajcie, język rosyjski, repetytorium maturalne z przewodnikiem, zakres podstawowy firmy PONS. Wydawnictwo PONS i działa również na aplikację Google Play, więc super. Ją kupiłem za 40 zł w księgarni Matras. Tam było chyba najtaniej, bo w Empiku było ciut drożej, ale to nic. I do czego zmierzam dalej? Kamerko, nie przestawiaj się.
ten blog do pisania właśnie będzie mi do tej nauki, jak będę sobie to zapisał, wszystkie notatki i tak dalej. Będę sobie je magazynował w jakimś segregatorze. Tu będzie topografii, tu do... Słuchajcie, bateria mi padła, ale już jest z powrotem. Mam nadzieję, że dostałem sobie kamerkę, bo teraz nie wiem. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten krótki back to school z przyborów szkolnych, zeszytów, z książek wam się spodobał. Ja mam nadzieję, że tak. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego vloga, taga, cokolwiek, daily vloga. Do zobaczenia.